Dobry wieczór, drodzy Państwo. Mamy tutaj ze sobą chłopaków, naszych przystojnych rzymskich chłopaków, czyli zespół JAR. Zespół JAR, czyli od kogo zaczniemy? No Jacek Pydyn. Oczywiście. Alek Nowak. Andrzej, normalnie. Andrzej, normalnie. Ale słuchajcie, dobra, zespół JAR, a to R? Skąd się to wzięło? A to R zaraz Wam opowiem, bo z R-em było tak. W ogóle to zespół JAR, to jest trzech przystojnych mężczyzn. Prawda? No już to powiedziałam. Ja to powiedziałaś. Chciałbym powiedzieć poważnych, ale to byłoby kłamstwo, bo lepiej powiedzieć przystojnych niż poważnych. I zespół JAR to, no, cztery literki było nas czterech, teraz zostało nas trzech, bo kiedyś robiliśmy próby i zaczęliśmy grać cover Perfektu i zaczęliśmy śpiewać, było nas trzech, w każdym z nas zimna krew. Aha. No i się okazało, że jednego jest za dużo. No i ten, który był na końcu, odpadł, czyli R. Pozdrawiamy Roberta. Dlatego ja co jest pierwszy do ostatni do odstrzału. Słuchajcie, czyli to R to był? To był Robert. Robert, bardzo go pozdrawiamy. Robert, pozdrawiamy cię serdecznie. A skąd w ogóle, od kiedy powstał zespół JAR? Ja myślę, że to już jest 2 lata, prawda? Jak żeśmy się spotkali i zaczęło się tak bardzo niewinnie, bo graliśmy sobie tak bardzo akustycznie na gitarach, przy meetingach, przy piknikach i tak dalej. I nagle okazało się, że po prostu jest potrzeba, żeby na naszych polskich imprezach polonijnych i różnych i charytatywnych, i świątecznych, i laickich, i zabawowych, i wszelkiego rodzaju potrzebach, jest potrzeba, by ktoś zagrał po polsku, żeby się pobawić i posłuchać polskiej muzyki. I to właśnie robimy. Słuchajcie, gracie kompozycje własne, kto komponuje i pisze teksty? On nie powie Aleks, no on komponuje. No czasami komponuje. Znaczy w naszym repertuarze też są moje piosenki, mojego pióra, mojej kreacji, natchnienia wręcz, które powstały właśnie w tych ostatnich latach, no, na którymi też pracuję, że może już w niedługim czasie będzie konkluzja tego wszystkiego, wyjdzie CD, Alek Nowak, Comeback. No to czekamy. Już niedługo, kochani, będzie niespodzianka. Ale też gracie różne inne piosenki. Oczywiście, gramy covery polskie, klasyczne, polskiego rocka lat 70., 80., 90. Doszło nawet disco polo, bo stwierdziliśmy, że nasze panie na imprezach je tylko podrywa mocna muzyka i ostre rytmy. Oczywiście. Więc chociaż nie byłem fanem nigdy tej muzyki, ale jednak przekonałem się do tego i gramy. Disco polo górą. Disco polo górą. Słuchajcie, powiedzcie mi, gdzie byliście ostatnio? Daleko. Wow, byliśmy kilka tygodni temu, aż za Salerno, to było Agropoli. Bardzo piękna impreza. Tak, pozdrawiamy wszystkich naszych fanów z Agropoli. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkich ludzi, którzy tam żeśmy, oczywiście, którzy mi tam powstali, ponieważ na zaproszenie Stowarzyszenia Polskiego i pani Ani Koteckiej, Orzeł Biały, byliśmy zaproszeni na taką inną imprezę integracyjną. Pojechaliśmy, było cudownie, cudowni ludzie, wspaniałe przyjęcie, a najbardziej tu utkwiły mnie te mozzarelle, prawda? Słuchajcie, jesteśmy w Rzymie podczas trzeciego zjazdu Polonii Europejskiej i co się za chwilę wydarzy? Gramy. Drugi raz. O, właśnie. Lubią. Czyli nas lubią. Czyli ostaliśmy się, bo chyba za pierwszym razem też graliśmy coś, nie, tak? Nie, za drugim razem. W zeszłym roku zagraliśmy pierwszy raz i w tym roku też zostaliśmy zaproszeni. Dziękujemy pani Edycie i pani Bożenie za zaproszenie, za zaufanie do nas. I za chwilę już instrumenty nastrojone i za chwilę gramy. Okej. Okay. Słuchajcie, to w takim razie wszystkiego dobrego, powodzenia wam życzę. No i... do następnego spotkania. Dziękujemy, pozdrawiamy. Witamy się z Rzymu, za chwilę posłuchamy zespołu JAR. Dla Państwa z Rzymu Alicja Kołcunowicz, moja bankarella, Jacek Pydyn, wideopyja. Dobranoc. Do zobaczenia.